witamy w naszym laboratorium, w którym dzisiaj razem z Tomaszem przygotujemy przekąski z mieszanki Komplet Italomix Trentino. To działamy! Więc przygotujmy ciasto. Jest to ciasto pszenne z dodatkiem płatków ziemniaczanych. Dzięki płatkom ziemniaczanym ciasto zachowuje długo świeżość. Do miesiarki spiralnej wsypujemy Komplet Italomix Trentino, mąkę, drożdże i wlewamy wodę i olej. Całość zamieszamy 4 minuty na wolnym, 2 minuty na szybkim do uzyskania jednolitej konsystencji. Najważniejsze, żeby ciasto uzyskało właściwą plastyczność, która będzie potrzebna przy formowaniu przekąsek. Aby uzyskać sos beszamelowy, łączymy komplet krem beszamel z wodą i odpowiednio przyprawiamy, według uznania. Tak samo postępujemy z sosem szpinakowym. Do kremu beszamel dodajemy rozmrożony szpinak, wodę oraz ser. Do uzyskania sosu pomidorowego będziemy potrzebowali komplet krem pizza mix i wodę. Całość mieszamy do uzyskania jednolitej konsystencji. Odstawiamy do spęcznienia, tak aby używany krem nie rozpływał nam się na przekąskach. Do dzieła! A więc przygotujemy przekąskę. Parówka zawinięta w ciasto, czyli bardzo klasyczna przekąska. Przecinamy sobie placek z ciasta na pół. Układamy ładnie na stole. Posypujemy suchym komplet pizza mix. A ja w tym czasie zrobię swoją przekąskę. Ja posypuję po parówce też sosem komplet pizza mix. A ja zawijam parówkę w ciasto. Zawijamy boki ciasta, nacinamy skropką. Kładziemy i na przemian przeplatamy. Pamiętajmy, żeby cięcia były dość małe, nieparzyste, około 11 kawałeczków. Środkiem zostawiamy łączenie. Klasyczną przekąskę z sosem beszamelowym ze szpinakiem można przygotować w ten sposób. Na rozwałkowane placki ciasta nakładamy krem beszamelowy ze szpinakiem i łączymy brzegi ciasta. W innym wariancie krem rozkładamy środkiem. Całość rolujemy. Nacinamy na pół. Wywijamy początek. Robimy warkocz. I tak oto mamy przygotowane przekąski z kremem beszamel ze szpinakiem w sposób klasyczny i w sposób nieco fantazyjny. Cały czas, mimo że to samo, tak naprawdę możemy zrobić coś inaczej. Mamy piękne warkoczyki podzielone na dwa. Możemy zrobić sobie plecionkę i możemy podzielić zawinięte kręsy ciasta na trzy. Ładnie wywijamy tak, żeby ciasto było otworzone na przekroju razem z nadzieniem i przeplatamy sobie. I mamy piękny warkoczyk. Ale ten warkoczyk to też jeszcze nie wszystko. Jeszcze cały czas możemy sobie coś tutaj dopracować. Używając tych samych składników zrobimy sobie muffiny. W tym celu bierzemy plecionkę, wywijamy ją i wsadzamy w foremkę od muffinki. Idziemy. Nadszedł czas na przygotowanie tradycyjnej, klasycznej pizzerinki z białym sosem. W tym celu bierzemy krem beszamel, nakładamy krem na ciasto. Ja w tym czasie z tych samych kęsów ciasta zrobię coś troszkę innego. A ja posypuję cebulą i boczkiem. Ja swoje przekąski wykończę przed wsadzeniem do pieca. Wtedy zobaczycie, co z tego będzie. To na koniec zostawiliśmy sobie najlepsze, czyli pizza rollo i pizza sticks. W moim wariancie sos rozsmarowujemy na części ciasta. A w moim wariancie nakładamy sos na całe ciasto. Posypujemy kukurydzą, startym żółtym serem, cebulą, boczkiem. Ja swoje wykończę salami. Składamy na trzy. W moim wariancie całe ciasto razem z nadzieniem zawijamy w ładny rulon. W wariancie pizza rollo tniemy rulon na kawałki. W moim wariancie kroję wszystko na drobne
kawałeczki. I układamy na blachę w niewielkich odstępach, tak aby wyrastając wszystko mogło się nieco połączyć. Moje kawałeczki wydłużamy, zawijamy i układamy jeden przy drugim. Będzie to fajna propozycja do rozdzielania kęsów ciasta. Moje przekąski wykańczam wbijając jajko i jako kropka nad i dekoracja użyjemy boczku, fety, żółtego sera i oczywiście naszej pikanterii. Nasze przekąski wyrosły w garowniku i są gotowe do pieca. Więc upieczmy je w temperaturze 190-200 stopni Celsjusza przez jakieś 15 do 20 minut. Nasze przekąski wyglądają rewelacyjnie. Pięknie będą się również prezentować w witrynce sklepowej. Zachęcamy do skorzystania z naszych inspiracji.